Jestem na polu i tutaj prezentuję Wam jęczmień, jak on wygląda. Miejscami już jest tak jak tam, na słabszej ziemi, wykłoszony. Tutaj jest glina, dobra klasa gleby, ciężka ziemia, taki pasek. No i możemy zaobserwować, że tutaj jest też ta nowość syngenowska Dakotana, te Hajwido. I zobaczcie, na dobrej ziemi dopiero zaczyna się kłos wyrzynać z pochwy. Rośliny wstępują w fazę kłoszenia. Tutaj liść flagowy, podflagowy. Więcej liści już w roślinie nie będziemy mieli. I to są najważniejsze dwa liście, o które po prostu trzeba zadbać. No, czyli taki zabieg T2, który w moim przypadku był wykonany już dobre 10 dni temu przed tymi deszczami, a nawet i 2 tygodnie. Rośliny są czyściutkie. Możecie zauważyć, zero żadnych chorób. Zobaczcie, flagówka, jaki podflagowy jest ochroniony, a to jest właśnie najważniejsze, bo to są właśnie rośliny płuca, płuca roślin. Bez tych liści o plonie możemy po prostu tylko i wyłącznie pomarzyć. I fajnie to wygląda, wilgoć jest w tym roku, co by mogło się wydawać raczej niemożliwe, no ale jakoś to nas zahacza, popaduje, więc potencjał jest, a czy da się to zebrać, bo teraz ja, jak i też większości z Was, mają takie odczucia, że to za ładnie wygląda i może być kłopot ze zbiorem. Też tak mam, no ale nie ma co gdybać, czarować. Tutaj wpierdzielają doszczętnie, prawdopodobnie będą to jelenie, idą i śrutują, ale już jak tutaj ości będą wychodziły, no to one tak nie będą już tutaj żarowały, biegały w tym jęczmieniu, bo po prostu ości kują i zwierzyna raczej po prostu omija te pola albo ewentualnie ma przejścia. Dobra, ja nie zanudzam i zatrzymam się tam na górce, gdzie jęczmień jest wykłoszony. Na tej samej odmianie zobaczycie, jaka jest różnica. Po prostu tam u góry widać już teraz po roślinach, po fazie rozwojowej, widać, że są dwa powody do tego, że tu jeszcze się dopiero zaczyna się kłosić, a tam jest wykłoszony. Obserwując, to mamy ostatnio bardzo zimno i lekka ziemia, luźna ziemia, co robi? Szybciej się nagrzewa i te rośliny jakby, nie wiem, szybciej rosły. Tutaj zimna ziemia, zimniejsza ziemia, dłużej się nagrzewała. Czy może mogło to być spowodowane właśnie takim efektem, tak jak tutaj? Czy już w kwietniu było mało opadów i rośliny redukowały, szły do góry, bo po prostu roślina czuła, że zabraknie jej wody i po prostu zaczęła się szybciej kłosić. Tą wodę dostała przed kłoszeniem, bo u nas od 2 tygodni, ogólnie cały maj jest bardzo przykropny, opady oscylują w zależności od gospodarstwa, to jest od 50 prawie do 70 nawet litrów. 70 może nie spadło, ale tak 50-65 bym celował. Nie mam dokładnie tam pomierzone jeszcze, powypisywane, więc tak orientacyjnie Wam podaję, jak na szybko policzyłem w głowie. I są powody do radości w tym roku, a przebieg pogody po prostu zweryfikuje to, więc przerzucamy się na jęczmień wykłoszony. Dobra, przejechaliśmy kawałek z tamtej części pola drogą. No i tutaj jesteśmy już na takiej słabszej ziemi, słabszej. Jest bardzo zróżnicowany tutaj teren, bardzo duża mozaika, takie place jak Dalmatyńczyk, jest piach, jest trochę lepsza ziemia i tutaj zobaczcie, jak to wygląda. No wygląda bombastycznie. Zobaczcie, jakie ładne kłosy. Wilgoć jest, teraz potrzeba tylko i wyłącznie ciepła i opadów, nie mówię, że już w ogóle, tylko żeby te opady trochę się ustabilizowały, trochę były mniejsze. I tutaj fajnie, żeby nam się po prostu nalewały ziarniaki. Już efekt nalewania jest od dołu, bo sprawdzałem. Robi się taki fajny puszek w ziarniaku, więc efekt nalewania już po prostu jest. Więc słońce jest, wilgoć jest. Powinno być wszystko dobrze w tym roku.
Wejdę jeszcze na koniec pola, podjadę na trzy na początek i wejdę w ścieżkę, bo mamy tak o, zasiane mamy tutaj, nie wiem, Dakotana, Hajwido, Galileo, które w tamtym roku wypadło najlepiej spośród dwóch odmian, bo miałem Barracuda, ale z Barracudę zrezygnowałem. I tam mamy Titusa dalej, Titusa nie, wróćcie, Kosmosa, więc zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o fazę, rozwój, wielkość roślin, ilość zagęszczenia. Tutaj jest szósta klasa. Pijak, że nie idzie się z siewnikiem uciągnąć. I w tym roku, nawet widać po drodze jak jadę, quattro mi tańczy po prostu, nawet na mokrym. Zwykły mułek. I tutaj jest takie przepalenisko z rzepaką z tamtym roku jak kosiłem. Kto oglądał film, to widział, że nawet nie było. A jęczmień w tym roku jest. Jęczmień, drodzy widzowie. I wkraczamy na początek pola i co możemy zaobserwować? No tutaj moklak, taki dołeczek jest, duże zagłębienie na poprzeczniaku, stała woda. No jak widać, jęczmień nie toleruje podmokłego podłoża. Nie pasowało mu wymóg. I tak o, na poprzeczniaku jest kosmos wysiany i widać, widzicie? Widać różnicę, tu jest kosmos, jest późniejszy, dopiero zaczyna też się kłosić, a tutaj ta Dakotana, te, ogólnie widzę, że te hybrydy są nieco wcześniejsze, jeżeli odmiany standardowe, populacyjne. Dobra, bateria się kończy, no i widać, zaczyna się kłosić. Hybryda już wykłoszona praktycznie w 99%. Dakotana, Galileo, na pierwszy rzut oka nie ma na chwilę żadnej różnicy. Z takich porównań i różnic to Galileo jest 5 cm wyższe niż ta nowość, ta Dakotana. No ale regulacje dwie były. Tutaj więc fajnie widać zaczynające się przytlisko wysoki i już w kwietniu brakowało wody, jest dużo mniejszy, szósta klasa, ale popadało i jakieś ziarko w kłosach będzie. A tak wygląda jęczmień po dwóch zabiegach, gdzie te dawki były naprawdę ucinane nawet do połowy. Przejechałem kawałek dalej na brata pole, na rzepak. Trochę pododawałem GoPro, ale nie za wiele. Chcę wam pokazać rzepak, który ogólnie od początku wyglądał najgorzej. Nie wiem, czy tutaj nagrywałem, czy nie. Chyba jak wapno siałem. Wyglądał najgorzej, a dzisiaj powiem wam, że można go określić, że wygląda praktycznie najlepiej. Jest wysoki, wyższy niż inne odmiany. To jest chyba po prostu cecha genetyczna. Zaleta, wada, różnie. Duży rzepak, no problem do skoszenia, dużo masy do przerobienia dla kombajnu. No ale jak jest wysoka, roślina, to powinien być też duży plon. Nie zawsze to idzie w parze, no ale naprawdę robi wrażenie ten rzepak w tym roku. Nagrywam z ładowarki, bo GoPro coś nie trzyma baterii, więc widzimy się po prostu jak naładuję kamerę i powiem w ogóle, bo takie nagrywanie z kawałków to tylko ja się denerwuję i cały czas będzie wam migać ujęcia co 10 sekund, więc nie ma to najmniejszego sensu. Witam dopiero dwa dni później i teraz się odniosę do tej pierwszej części odcinka, gdzie były takie klikania z ujęć z jęczmienia. Ogólnie tak, jęczmień na stan dzisiejszy już jest w 99% wykłoszony i jeżeli chodzi o różnicę, ta nowość Dakotana kontra Galileo, Galileo jest u mnie nieco wyższe, około 5 cm, odmiana populacyjna jest mniej wykłoszona, te hybrydy są po prostu wcześniejsze, więc to też będzie wpływało na szybszy zbiór, na rozłożenie żniw, bo odmiany też mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o zbiór. Jedne dochodzą szybciej, dojrzewają, inne bez skojarzeń.
inne nieco dłużej, więc tutaj możemy tak sobie to te żniwa też rozładować, że tą odmianę kosimy dzisiaj i tutaj poprzez właśnie tę niedojrzałość jęczmień nie będzie tak podatny na wyłamywanie tego dokłosia całego, bo to jest taka tendencja w jęczmieniu. No i ogólnie, tak jak widzieliście, rzepak, no gdzie jest, gdzie nie ma dziur, tak jak w tym przypadku na tych dwóch kawałkach, to powiem wam tak, on jest za ładny, ja się aż boję po prostu, bo to wszystko na polu po prostu jest za ładne. Przez te 3 lata tego takiego stresu, tej suszy, po prostu my jesteśmy już przewrażliwieni, że to już jak nawet będzie sypało, to my po prostu nie dowierzamy, że da się to zebrać, że przyjdzie po prostu mokre żniwa i będzie problem ze zbiorem. No po prostu ja tak to odczuwam, że to wszystko za ładnie wygląda. No co nie zmienia faktu, że bardzo z tego się cieszę. I aktualnie przyjechałem na grog zobaczyć, jak on wygląda i się prezentuje. Tutaj jest ta działka, gdzie było wapno granulowane wydawane. I tutaj pH jest no bardzo niskie. Nadal jest 4,3, 4,1. I teraz tak, co tu mogę powiedzieć i zaobserwować, to, że groch jest. Jest norma wysiewu 250 kg, to wychodziło plus minus, w zależności jaką przyjęliśmy tutaj siłę kiełkowania. U nas to wyszło 92%. Więc 90, no liczmy te 90, to wychodziło od 90 do 100 roślin. Więc to taka norma, odmiana astronauty, z tego co czytałem, ma od 80 do 110, jeżeli chodzi o obsadę. I teraz jeżeli chodzi o tą obsadę, tutaj nie było pobuchtowanego. Tu jest po prostu, nie wiem, nie rośnie tak jak na innych działkach. Tak by mu coś przeszkadzało, nie wiem, te wapno progresywne, raczej nie, ten tlenek i węglan dane, 550 kg tlenku oraz 550 węglanu, granuli, i potem zaorałem to, wymieszałem gruberem, zaorałem i zaaplikowałem tutaj dokładnie około 800 kg węglanu, więc nie wydaje mi się, że to był jakiś problem tutaj, tylko po prostu te wapno jeszcze jest w ziemi, ale w 100% nie działa, dlatego że po prostu potrzeba czasu. Wapnowanie to jest efekt długotrwały, od tak kliknięcia palcami nie doprowadzimy ziemi do kultury, ale co możemy zauważyć, tutaj jest ok, pada, więc tutaj groszek będzie, może nie będzie jakiś tutaj rekordowego plonu, bo z tego co widzę jest trochę za rzadki, z 20 kg można byłoby go gęściej siać, no ale tu już tylko na tej działce jest taki rzadkawy, nie wiem, tu jest trochę taka lepsza ziemia, może ta ziemia podczas siewu była nienagrzana, trochę ogólnie niedoprawiona, może to taka przyczyna, że on taki zamulony stoi, ale jest ładnie, nie jest najgorzej, najważniejsze, że teraz dopaduje i to jest wszystko na polu, jak możemy zaobserwować tam z tyłu. Jak to pole wziąłem pierwszy rok, bo był łubin, przeżyto i teraz jest groch, trzeci zasiew. Tam nie było łubinu, poszło wapna w pierwszym roku po łubinie tona 200 węglanu białego i tona magnezówki, no i dopiero teraz te wapna poszły, co wam mówiłem wcześniej. I tak to wygląda, było 4,2 pH, z ciekawości pobrałem sobie próby przed tamtym wapnowaniem, tamte wapno nic nie ruszyło, no bo to wiadomo, to nie jest hop siup. Tak wygląda groszek, ładnie się wiąże. Jaki plus jest tego, że nie jest za gęsto? Na pewno jeżeli chodzi o tą odmianę astronautę, nie boję się o wyleganie, bo to jest odmiana, która praktycznie nie wylega. Chyba że ktoś miał, to może napisać, że miał i mu wyległa, ale jak się czyta opinie i się rozmawia z użytkownikami, mieli wiele odmian i ta odmiana po prostu ona zszywa się, nie rośnie za wysoka, no chociaż nie wiadomo, bo to mieliśmy ostatnie 3 lata suszy, więc tam w centralnej Polski ktoś może się wypowiedzieć na ten temat, jak to wygląda, ale to wygląda, wam powiem, tutaj do przyjęcia, nie ma co marudzić. Pewnie się większość z was głowi, kiedy te nabytki u tych szoków. Już niedługo,
czekamy po prostu na pług. Jak przyjedzie pług, robimy finansowanie. Ogólnie finansowanie już mamy praktycznie dopięte. Tylko czekamy, aż pług zjedzie, żeby można było go wyfakturować i zrobić jeden zakup, bo to, czyli traktor, rozsiewacz i pług, bo to jest brane na jeden wniosek, więc tak to wygląda, czekajcie. Przyczepa jedna się robi, już jest praktycznie skończona, która miała być na tamte żniwa. Niestety z przyczyn niezależnych ode mnie, po prostu z braku mocy przerobowych chłopaków, którzy produkują przyczepy, nie udało się je zrobić, ale na te żniwa już ją widziałem, jest praktycznie skończona. Tam takie elementy jak oświetlenie i plandeka do zamontowania i chyba powinno być skończona już, tylko zapłacić, odebrać. I jeszcze korci mnie jedna przyczepa, aby kupić jakąś trzyośkę, tylko ciężko jest kupić trupa. To trochę taki problem, bo takie trupy chodzą od 30 do 35 tysięcy. Teraz wyremontować to kolejne trzeba praktycznie z 25-30 tysięcy i nie wiem, czy to wystarczy. A odrestaurowane chodzą po około 60, więc nie wiem, czy od razu nie lepiej kupić takiej właśnie trzyośki. Ale to jest czas odległy. Wszystko jak będzie na bieżąco, będziecie wiedzieli, więc myślę, że chyba na dzisiaj to tyle. Ogólnie wykonujemy zabiegi te dwa w pszenicy, no ale z rana baniak i dopiero z baniak teraz, bo jeszcze rzepaki kwitną, więc brat dopiero będzie wyjeżdżał z gospodarstwa na drugi, żeby się namieszać. Zanim się namiesza, naleje wodę, namiesza się, dojedzie na pole, słońce już zajdzie, będzie po oblocie pszczół. No i ogólnie mamy chłodno, mamy 13 stopni, więc też temperatura nie sprzyja, aby pszczoła jakakolwiek wyszła z ula. Tak mi się wydaje, bo tutaj jest rzepak i wcześniej byłem, nie ma żadnych pszczół i przede wszystkim towarzyszy nam bardzo silny wiatr, więc czekamy, aż słońce zajdzie i na pewno pszczół nie będzie, bo to są zwierzęta bardzo pożyteczne, które przyczyniają się w jakimś stopniu, aby to wszystko funkcjonowało, więc nie zanudzam i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, drodzy ludzie i ludziska. Siemano! Siemano, mamy rano, witam was w kolejnym odcinku. Zobaczcie, co za szybą Audiolo. Kurde, piękne widoki są. Ale jest zimno, jest 12 stopni, a mamy godzinę w pół do 10. Także no, tak to wygląda. Ja aktualnie jadę na gospodarstwo numer 2. Trochę Bartuś, nie to, że pochorował, kaszle, więc do przedszkola nie chodzi. I zostawiam go u babci, czyli u mojej mamy. I cioci Moni. I teraz tak, jadę na gospodarstwo, tam brat trochę szykuje fenda do żniw, bo jest parę rzeczy do wymiany. A co później będziemy robić, nie wiem, może na pokaz opryskiwacza pojedziemy koło Stargardu Hardiego, ale to nie obiecuję, bo nie wiem, jak to z czasem będzie, bo wiadomo, jest robota. Tylko jest taka sytuacja, że to jest nowość z Hardiego i to tylko można zobaczyć albo w katalogu na zdjęciu, albo na filmie. I to takie trochę średnie, wydając na maszynę przeszło ponad 500 000, kupić kota w worku, bo nie wiem, czy to jest to samo, co u nas na pokazie było, chyba nie, bo to jest całkiem inny model, więc nie wiem, jak dokładnie. Ja tam w opryskiwaczach nie jestem alfą i omegą, więc jadę do chłopaków zapytać się, czy jedziemy, czy po prostu robimy swoje i nie oglądamy się do tyłu. Także widzimy się w kolejnej części odcinka. A więc tak to wygląda. Brat tutaj szykuje fenda. Ogólnie nie byliśmy na pokazie tego Hardiego, bo nie było kiedy. Brat, który pryska, załatwia papiery. Ja też, jak pojechałem do miasta, to straciłem dzisiaj 3 godziny. Wy też tak macie, że jak jedziecie coś załatwić, to potem pół dnia wam zleci nie wiadomo kiedy. No i tutaj właśnie wymienił te łożyska na nowe, ponieważ było, nie wiem, jakby bicie na wale, coś w tym stylu. Ogólnie łożyska były nowe, dobre, czyli te lewe, jak i prawe.
Tylko tutaj to jakby nakrętka nie dociskała, aby się poluzował i był lekki luz. Wszystko jest dokręcone. Tutaj trzeba jeszcze dobić z tamtej strony. Przyjechałem mu przytrzymać, żeby dobił, skręcił. Noże zakłada nowe. To są stare. Te zamienniki, co w tamtym roku zamawiałem. Powiem wam tak. Oryginalnie były piątki. Te są 4,5. I też to mogło powodować wibracje, ponieważ nóż na tulejce, na wale, on latał na boki za mocno. To też mogło być przyczyną właśnie poluzowania się tej nakrętki poprzez te bicie. I nie ma co oszczędzać na częściach, jeżeli chodzi o zamienniki. Z zamiennikami to się po prostu udaje. Jeżeli był nóż gruby piątka, to ma być piątka, a mi zamienniki przyszły po prostu 4,5. No i to tak nie powinno być. Jak coś ma wymiar taki, to powinno być montowane takie, jakie powinno być, a nie coś okrojonego. I różnica między oryginałem była 2 zł, żeśmy pożydzili. No i właśnie oto taka sytuacja, że są noże nie takie, jakie powinny być. Co tutaj jeszcze do roboty w kombajnie ma brat? Z tego, co rozmawialiśmy, to trzeba wyciągnąć ten podajnik, zdemontować koło i wymienić pasy na mocarni, ponieważ fęt ma 2 mniejsze pasy. Tutaj zobaczcie. To są pasy od mocarni. Podwójne koła ma. Aktiva ma jedno koło. I jeden grubszy pas. Nie wiem, co jest lepsze. Ale tutaj bratu maszyna stawała w tamte żniwa chyba 2 razy. Stanęła mocarnia z pustym headerem, więc albo są pasy rozciągnięte, albo cylinder przepuszcza wewnętrznie, więc trzeba będzie zajrzeć, może na tulei przypieczony i nie dobija ciśnienia, nie trzyma. Trzeba to zdiagnozować, bo w tym roku rzepaki zapowiadają się, że będzie co przez kombaj przepuścić tej masy, więc trzeba przyszykować i maszyna ma działać. Ogólnie brata kombaj ma, nie wiem czy nie spełna, czy już przeszło 1500 godzin. I ogólnie takich dużych awarii tutaj nie było, poza urwanym tym pasem w pierwszym sezonie. Po prostu rozleciał się na kawałki. Łożysko wysypało się od kosza sitowego. Dokładnie te, gdzie jest ucho, tylko z tamtej strony ciężki dostęp był. I tak to wygląda. Tutaj brat ma zapisane naciągi, jakiej długości mają być sprężyny. Wysyp, sieczkarnia, adapter, mocarnia, hydrostat, wszystko zapisane. Teraz już to się na pamięć zna praktycznie. I ogólnie maszyna, jak to maszyna, każda ma jakieś usterki, jakieś pierdółki. I tutaj nie ma, czy zielony, czy czerwony, czy zielono-biały, czy wiśniowy. Każdy będzie się psuł z upływem lat i nie ma co gdybać. Po prostu jak coś nawali, trzeba naprawić, usunąć usterkę i każda maszyna będzie pracowała, nabijała hektary oraz godziny pracy, więc nie ma reguły. A czy coś jest lepsze czy gorsze, to ja wam tego nie powiem. Musiałbym mieć wszystkie marki na gospodarstwie.